U nas 14 strażników w ciągu roku przeprowadziło blisko 3000 interwencji. Dotyczyło one bardzo różnych spraw. Ponad 2000 interwencji wynikało z wniosków mieszkańców. Blisko 450 wynikało z interwencji własne oraz blisko 160 dotyczących tego interwencji zgłoszonych przez operatorów monitoringu miejskiego. Ja Państwu sprawozdanie tam podałem dokładne liczby, jeśli chodzi o to, czego one dotyczyły. Chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz. Od nowego roku zmienił się wzór sprawozdania MSW. Oczekuje od nas, abyśmy te wszystkie interwencje, które zgłaszają mieszkańcy, podzielili na pewne kategorie. I dotyczy to przede wszystkim zakłócenia spokoju i porządku publicznego. Bo takich interwencji było 818, to są wszystko te, które zgłosili mieszkańcy do nas. Zagrożenie w ruchu drogowym 125. Chciałem tu zwrócić uwagę na to, że to nie, jak to często mówią, że straże miejskie to przeważnie tylko samochody i parkowania i takie inne problemy. Tutaj zwróćcie Państwo uwagę, że ponad 800 interwencji dotyczy wcale nie samochodów, wcale nie ruchu drogowego. Ochrona środowiska i gospodarka odpadami 140 przypadków. Zagrożenie życia i zdrowia 180. Zagrożenie pożarowe i katastrofy. To może tak szumnie brzmi, a to są przypadki takie jak na przykład, nie wiem, połamane drzewo, czy jakieś palące się śmietnik, czy inne tego typu, ale tak one są zatytułowane. Awarie techniczne, to na przykład jakieś tam braki w oświetleniu, czy inne tego typu rzeczy. Problem zwierząt, to było 380 przypadków, dotyczy bardzo różnych zdarzeń i nawet tych potrąconych przez samochody, a także również bezpańskich psów, których w tym roku do schroniska odwieźliśmy 54 sztuki i inne zgłoszenia. Oprócz tych wydarzeń, zdarzeń były także interwencje dotyczące właśnie wykroczeń. Były takie zdarzenia, że zapomnione wykroczenia osoby były pouczane, takich przypadków było ponad 550, ale były też przypadki takie, że pouczenie to było za mało, w związku z tym zastosowano postępowanie mandatowe. To było ponad 200 osób na kwotę ponad 23 tysiące złotych. Podkreślam też, że w ubiegłym roku od 1 stycznia straże miejskie straciły prawo do kontroli prędkości przy użyciu fotoradaru. Dlatego też ta ilość mandatów, jak Państwo pewnie zauważyli, zmniejszyła się i zmniejszyły się też kwoty wpływu. Na określenie zasługuje także fakt ujęcia przez strażników 5 sprawców przestępstw. Dotyczy to ujętych sprawców kradzieży, pijanego kierującego oraz 2 poszukiwanych w stanie wyższym, a także 5 sprawców zakłócenia porządku publicznego wybrykami chuligańskimi. Mieliśmy także w tamtym roku 11 wspólnych służb z policją. Służby są pożyteczne i myślę, że spełniają swoją rolę. Dlatego wspomnieć o naszym udziale na początku września. Bierzemy udział w 2-tygodniowej akcji Bezpieczna droga do szkoły. Te akcje są pozytywnie odbierane przez mieszkańców, przez rodziców, którzy odprowadzają dzieci do szkoły. Na początku listopada bierzemy udział w akcji Znicz. Te działania zapewniają bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, zarówno tym kierującym, jak i pieszym. Działamy także na potrzeby innych wydziałów urzędu oraz naszych zakładów i spółek, w tym realizujemy konwoje z APS. Reagujemy na wszelkie nieprawidłowości występujące w codziennym funkcjonowaniu miasta. Uwagi kierujemy na bieżąco do właściwych instytucji czasu. Kontynuujemy także działania profilaktyczne, które prowadzi nasza strażniczka. Są także prowadzone zajęcia. Te dokładne informacje są w załączniku, ile przeprowadziliśmy różnego rodzaju spotkań pogadanych, a także innych czynności. Prowadzimy także zajęcia w miasteczku ruchu drogowego. Przygotowujemy, to Pan Kolejny wspominał o karcie rowerowej. My takie dzieci przygotowujemy właśnie do takich egzaminów, żeby mogły spokojnie nauczyć się i zdać takie egzaminy. A także na początku roku szkolnego w każdej pierwszej klasie prowadzimy tak zwaną akcję Obrzaskowe Pierwszaki, gdzie informujemy, a także przekazujemy każdemu uczniowi odblask, aby mógł sobie do miejsca przybywania przymocować. Chciałbym także wspomnieć o znaczącej roli monitoringu miejskiego. Tych zdarzeń, jak Państwo zauważyliście, jest coraz mniej. Ten monitoring miejski się sprawdza. Najlepszym przykładem jest wczorajsza noc. Wczoraj przed północą operator monitoringu miejskiego zauważył w parku tu Przygiewickiego, jak młody człowiek niszczył klosze od lampu, szkodził 6 kloszy. Straty będą pewnie powyżej 10 tysięcy złotych. Operator monitoringu zgłosił to do dyżurnego na policję. Współpraca z komendą spowodowała, że sprawca został ujęty na gorącym uczynku tego przestępstwa.
Rok 2016 taki był trochę takim rokiem zawinowym naszej straży, bo odeszło od nas troje strażników. Ponadto, jak Państwo wiecie, mieliśmy problemy trochę z samochodami. Jeden uległ poważnej awarii, drugi został rozbity, ale w tym momencie jest wszystko w porządku. Pojazdy mamy dwa, pełnimy służbę. 14 strażników jest do służby oraz 6 pracowników cywilnych. Ten mój na monitoringu. Także myślę, że w tej chwili wszystko jest poukładane. Myślę, że nasze działania, zarówno te prewencyjne, monitoring, jak i działania profilaktyczne w naszej ocenie w znacznym stopniu przyczyniają się do poprawy stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta. Myślę, że zgodzę się z panem komendantem i państwo z nami zgodzicie, że ten stan się systematycznie poprawia i że ta sytuacja jest coraz lepsza. Dziękuję bardzo.